Słowa Ewangelii według świętego Marka. Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Krytyka Jezusa względem zachowania faryzeuszy nie jest wymierzona w higienę, ale w źle pojmowaną religijność. Ręce myć należy, ale nie z tych pobudek, z jakich czynili to faryzeusze. Mycie rąk czy stóp nie obmywa sumienia i serca człowieka, jak mylnie sądziła starszyzna Izraela. Czystość religijna, w tym rytualna, jest zależna od sumienia, a nie od przestrzegania ludzkiej tradycji. Jezus zachęca nas w dzisiejszej dobrej nowinie, abyśmy w pierwszym rzędzie dbali o czystość własnych serc, a nie ciała. Dusza jest przecież nieśmiertelna, a ciało i tak ulegnie rozkładowi bez względu na to, jak o nie będziemy dbali. Priorytetem zawsze pozostaje podążanie za wolą Bożą, a nie własnymi wymyślonymi zwyczajami. Nie dajmy się wprowadzić w pułapkę. Boga nie ma w czystych kubkach i misach, ale w czystym sercu. Trzeba nam dbać o zdrowie własne i innych, ale o ile bardziej trzeba nam dbać o zdrowie duchowe, o nienarażanie siebie i innych na infekcję grzechu, który zawsze prowadzi do śmierci, i to duchowej, wiecznej. Bądźmy zawsze uważni na pokusy do złego. Wystrzegajmy się grzechu za wszelką cenę i w swoim sumieniu zawsze bądźmy wierni woli Bożej.